Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Kimi wa Kanata. Mio to uczennica liceum, która od lat podkochuje się w swoim przyjacielu z dzieciństwa, Aracie. Nie jest jednak zdolna do wyjawienia mu swoich uczuć. Pewnego dnia ulega wypadkowi i znajduje się w stanie śpiączki. Trafia tam do nieznanego sobie świata, lecz pragnie wrócić do domu. Czy jej się to uda? Kimi wa Kanata to ponad półtora godzinny film z 2020 roku, będący oryginalną historią Yoshinobu Seny. Film jest także znany pod nazwą Kimi Kana lub Over the Sky. Anime skupia się na relacji Mio oraz Araty, ale największy nacisk kładzie na zachowanie oraz osobowość głównej bohaterki. Mio jest leniwa, nie stawia sobie zbyt wysokich poprzeczek i bardzo szybko się poddaje. Nie wierzy we własne siły i zgadza się, by to inni sterowali jej życiem, gdyż uważa to za prostsze i jest przekonana, że takie postępowanie uchroni ją przed przykrymi konsekwencjami. Mio ma także przyjaciółkę, Madokę, która także darzy Aratę uczuciem, jednak w tym filmie nie zobaczymy ostrej rywalizacji o chłopaka, co jest dużym plusem. Kimi wa Kanata to romans i przygodówka w jednym i chociaż, moim zdaniem, inspiruje się takimi tytułami jak Kimi no Na wa oraz Spirited Away, jest to tytuł przeciętny, dobry, ale nie zachwycający. Mamy tutaj kilkoro postaci pobocznych i chociaż odgrywają większe lub mniejsze role, nie są aż tak ważne. Mio mimo wszystko sama musi dojść do tego, czego naprawdę chce, czego w sobie nie znosi i co musi uczynić, by z powrotem trafić do swojego świata. Kimi wa Kanata to tytuł dla fanów bardzo typowych romansów, ale mimo wszystko potrafi wzruszyć. Jest to świetna pozycja na zabicie nudy, ale nic do czego wracałoby się z czasem. Muzyka jest dobra, kreska bardzo ładna, a film sam w sobie się nie dłuży. Przynajmniej ja nie odniosłam takiego wrażenia. Jeżeli macie ochotę na obejrzenie tytułu o nastolatkach, którzy przełamują swoje słabości, uczą się odwagi i w końcu otwarcie mówią o swoich uczuciach, ten film jest w sam raz dla Was. Dla mnie był to miło spędzony czas. Uczulam, by oglądać do końca. Tak jak w innych tego typu produkcjach, tak i tutaj scena po napisach jest jakby domknięciem całej historii. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek oraz do zostania moim patronem. Do usłyszenia!